Wiem, że filmy z tej serii mają wiele fanek i panków. Fanek i fanów. Dzisiaj wasze sposoby na idealnie powiększone usta makijażem. Zaczynamy. Karolina jest autorką pierwszego pomysłu. Kamuflujesz usta mocno kryjącym korektorem. Na tym etapie często wygląda to dziwnie. Okej. Okay. Malujesz sobie kształt ust, jaki chcesz, mocno ciemniejszą konturówką. Preferuję brązy. Mam brąz. I cieniujesz usta od kącików delikatnie do środka. Następnie wypełniasz środek jaśniejszym odcieniem szminki. Och, ale się idealnie kolory tu blendują same. O kurde, jaka dobra para! Czemu ja tak nie chodzę? To wygląda super! Totalnie approved! Piękne! Karolina sugeruje, że jeszcze można dowalić przezroczysty błyszczyk, ale to mi się tak podoba, że aż muszę zmazać w sumie, bo idziemy do drugiego pomysłu. Dominiki D. sposób na idealnie powiększone usta to: chowam wargi do środka i nadymam powietrzem. Rysuję nowy kształt ust konturówką, a następnie układam usta w normalnej pozycji i wypełniam kontur pomadką. Bardzo losowe, ale nawet jak się zrobi duże, to to nawet może mieć sens, ale jak dla mnie, no to prawda. Czuję się, jakbym robiła tak cały czas, tak... Kiedy na siebie patrzę, kiedy nie robię nic. Więc jak jeszcze zrobię tak... To już w ogóle. Lecimy do trzeciego. Maiko 1297 radzi tutaj trik z konkretnie tym produktem i w ogóle... Naprawdę to musi być coś, bo jest naprawdę często polecany. Konkretnie ten. No więc ona pisze. Biorę błyszczyk Eveline Lip Maximizer, czyli maluję nim kształt ust, jaki chcę mieć. Czekam około 2 minuty i voilà. No to dokładnie tak robimy. O, ale jak on wygląda śmiesznie. Ma takie te papryki. Multum papryki. Pęcherzyki powietrza jakby. Widzicie to? Takie są papryki i pęcherzyki. No a tutaj jest narysowane. Słuchajcie, tak będzie. To się wydarzy teraz właśnie zaraz. Jaki ciężki do zidentyfikowania zapach. Papryki. Jest taki... Ten kolor jest taki mało w ogóle widoczny. Co nie? Ale taki ładny... Ładniejszy kolor ust. Się tak mało go nakłada. Jeszcze w życiu nie zanurzałam błyszczyku 3 razy, żeby nałożyć na wary. Tak bym powiedziała. Wojtek, włącz stoper! Na 2 minuty. Okej, okay, licz. A few moments later. Okej. Okay. Mamy. I przed chwilą zaczęłam czuć takie trochę mrowienie, szczypanie. Minęły 2 minuty. Tu jest napisane, że 5, więc poczekam do 5. Może Eveline miało rację. Dobra, jeszcze 3 minutki. A few minutes later. Słuchajcie, co ja wam powiem. Pieczę w ryj. Nie jest tak. Tak na pewno nie jest. Czuję, że one są takie ciepłe. Wiecie, że one tak dostały. Więc jest ten efekt, ale wydaje mi się, że on jest bardziej psychiczny. Ale tak już na boku. Kocham ten kolor i to, co, jakie wrażenie daje ten błyszczyk w ogóle tutaj na ustach. Jest przepiękny, ale ja nie mam wrażenia, że to autentycznie powiększa moje usta bardziej niż błyszczyk, który nie ma żadnych właściwości. Także bye boy. Dobra, kolejny wasz sposób. Monika napisała taki dłuższy tutorial. No to punkt zero. Nakładam na usta delikatny korektor. Okej. Jeden. Biorę kredkę do brwi, taką fajną, brązową, taką wiesz. Rysuję najpierw tak bardzo delikatnie nad linią ust. W sensie nie delikatny kolor, tylko rysowanie tej oblamówki. 3. Staram się to tak rozetrzeć w dół, żeby bliżej środka ust to było jaśniejsze. 4. Robię takie mamma mia, żeby to wszystko zblendować na wargach. 5. Biorę sobie bronzer i pod ustami tak mazgam sobie w tym jakby dołeczku na brodzie.
6. Biorę jakiś fajny błyszczyk. Taki najlepiej nudziakowy, ale bardzo delikatny, żeby się te usta jakby pełne wyglądały. Ale wiesz, no wiesz. 7. I na łuk Kupidyna nakładam sobie rozświetlacz. 8. Czasami tak mi się coś do łba strzeli, że przed krokami 07 biorę kieliszek i zasysam sobie tak 3-4 razy. I no, haha! Trochę kontrowersyjne połączenie kolorów, ale spoko. To jest naprawdę spoko. I ta konturówka mięciutka, znaczy kredka do brwi, katrisowa, ale jakakolwiek miękka konturówka, kredka się naprawdę świetnie do tego nada i powinna być bardzo trwała. Spoko. Dla mnie to jest w ogóle takie 90s vibe. Z dużym powiększeniem. Gicior? Approved? Sonia ma alternatywną opcję dla nas, bo jej sposób na powiększone usta to filtr z Instagrama. No to lecimy. I'm fabulous! I pillow face. Tu są te policzki takie mocne bardzo, ale ten poprzedni totalnie approved i to czuję. Ten drugi... A. Anelki pomysł tutaj angażuje cień do oczu, dlatego też chciałam go wypróbować. No i ona pisze. Nakładam na usta korektor, wklepuję go, konturówką obrysowuję kształt ust, jaki chcę, wklepuję w usta cień do powiek, taki jaki kolor ma konturówka i gotowe. Można jeszcze na to nałożyć bezbarwny błyszczyk, żeby efekt był glossy. Ja wolę najpierw zobaczyć, co z tego będzie, a potem stwierdzić, czy chcę glossy. Dobra, trochę korektora. Aha. Cyk. Konturówka i usta takie, jakie chcę. I to jest wspaniałe, i to jest moja szkoła, słuchajcie. Czyli nieważne, jakie macie swoje usta, możecie sobie narysować, kiedy chcecie, jakie chcecie. Najbardziej powiększam na środku, czyli tutaj ten kupidyn. I tutaj na dół zjeżdżam. No i teraz wklepuję cień. Mam tutaj taki, o, Fenty zestaw. Mimo, że to jest kryjący cień, to on nie aplikuje się tak jak pomadka, czyli w taki bardzo kryjący sposób, tylko widzę, że jest taki, jakby widać trochę te usta spod spodu, co sprawia, że to matowe wykończenie wygląda naprawdę ślicznie, tak lekko jakby satynowo. Wiecie, bo usta naturalnie, delikatnie też błyszczą ta skóra, nie? Taka jest struktura. I wygląda to bardzo ładnie, bo jest bardzo miękko. Nie jest to trwały sposób, na pewno, ale naprawdę śliczny. Cień do oczu na usta. Totally approved. Sposób Gabrieli zaciekawił mnie maksymalnie, bo wykorzystuje gradient, ale też połączenie kolorów i struktur, którego ja osobiście nie robiłam nigdy w życiu, więc próbujemy razem. A Gabriela pisze, że ja najbardziej lubię delikatnie powiększyć linię moich ust, robiąc to konturówką w nudowym odcieniu. Mam. Potem robię taki efekt gradientu, czyli nakładam czerwono-różową pomadkę tylko od wewnętrznej strony ust. A następnie pokrywam całe usta przezroczystym błyszczykiem. Kocham ten efekt! Mam nadzieję, że tobie też się sprawdzi. Pozdrawiam. Pozdrawiam cię także, słuchaj. Lecimy, robimy. Wyjeżdżam sobie troszkę na środku. Wziąłem sobie nudziak, ale taki ciutkę ciemniejszy. Totalnie sobie nie mogę wyobrazić efektu tego, bo nigdy nie łączyłam takiej malinowej czerwieni z czymś takim. Super, dobra. Gradiencik. Okej. Okay. Czerwono-różowy kolor, przepiękny. Od środka tylko. Ostrożnie rozmazuję. Wiecie, jak się za dużo takiego intensywnego nałoży, to on potem kradnie wszystko. Uuu, to już teraz wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Przezroczysty błyszczyk, okej. Zarąbiste. Totally approved. Andrzej ma sposób, o którym już słyszałam wcześniej, ale nigdy go nie próbowałam. Czyli na klej do rzęs. No więc Andrzej pisze. Sposób na usta. Biorę klej do rzęs, nakładam nad górną wargą, punktowo. To samo robię pod dolną wargą i odchylam wargi tak, żeby klej je skleił. I jest! Pięknie! No to my tak zrobimy. Mam szybko schnący klej. Gdzie to muszę? Tu?
tu i tu pod spodem. O kurde, mam kolczyk. Może wyjmę kolczyk do tego. Szybko. Trzeba poczekać, aż wyschnie trochę. Śmieszne uczucie. Bardzo śmieszne uczucie. W ogóle to zmienia mi twarz całą. Mam w ogóle inną twarz. Ojejku, jak mi się podoba, że mam... Widać mi górne zęby, kiedy mówię, a nie dolne. To moje marzenie było, wiesz? Jak byłam kiedyś mała, teraz mi się przypomniało. Jak? To już wy ocencie. Wojtek, w ogóle się nie powstrzymujesz tam z minami. Dobra, pójdźmy do następnego sposobu. Leszek ma zarąbisty drag queens approved sposób, słuchajcie, z mlecznym wąsem będzie. Wyrysowuje kontur nowych ust ciemnoczerwoną konturówką. Oto i ona. I teraz uwaga. Nad górną warką przy łuku kupidyna rysuję białą kreską, kreskę kredką. Coś jak mleczny wąs, prawie jak flaga Polski. Ja to rozumiem, że ja robię taką kreskę tu, jak mleczny wąs. Czy ja to rozmazuję jakoś? W sensie nieźle mi wyszło, bo naprawdę taka ładna cieniutka mi wyszła z gradientem niknącym po bokach. Nie jest to napisane, Leszek nie napisał, ale myślę, że jakby tak w zamyśle, że to może tutaj o to chodzić. Następnie usta wypełniam boską czerwienią. Nie ma problemu. Boskich czerwieni to ja mam aż nadto. Tego jeszcze nie było. Dzięki temu nasz kształt ust jest mniej wyraźnym, gdyż skupiamy się na białej linii. Drag Queens approved. Co by na to? Mi się to podoba. Ja uważam, że to jest strasznie spoko. Fajne by było też z takimi bardziej szalonymi kolorami, że widzę to na przykład z takim ciemnym fioletem. I właśnie ten delikatny, taki biały obrys. Naprawdę to spoko wygląda. W ogóle super się komponuje, moim zdaniem, do tego makijażu, który mam dzisiaj. Approved! Werka ma sposób z użyciem tutki. W ogóle, jak to nazywacie? Bo ja to nazywam tutka od papieru. Jakie mamy nazwy w Polsce na tutkę do papieru? Na rolkę? Nie, to pozostałość po rolce kartonową. Słuchajcie, ogólnie, Werka pisze, że biorę rolkę po papierze toaletowym, o! No ale jednym słowem? Jak? Jak jednym słowem to określić? Składam tak, aby miał kształt ust i maluję. Gotowe! Czekajcie, to tak, z takim tutaj, o! To jest strasznie daleko. Co? Można przeciąć nożyczkami, będzie prościej. Nie pomyślałam o tym, że można przeciąć nożyczkami. Sposób Tiny jest... No, dobra. Róbcie to ze mną, uwaga. Idealne usta robię tak, że przedłużam ich kąciki brązowym cieniem. Rysuję kreski, dając efekt ciągłego uśmiechu. I totalnie niweluje łuk kupidyna, zaokrąglając usta a la kimkolwiek. Trochę korektora na środek i lecimy. Wow, bo jakby tutaj ona nie napisała, że trzeba użyć pomadki ani konturówki, więc ja uznaję, że robię to cały czas tym brązowym cieniem normalnie, nie? Przedłużam kąciki brązowym cieniem. O, moje usta idą trochę w dół. Jest ciężko tak zrobić, żeby był uśmiech. Tu zrobiłam w górę, a tu zrobiłam tak na prosto, więc zrobię teraz ten zrobię o tak, ale czuję się jakbym kartkę jadła, wiecie, tak. To jest bardzo niemiłe uczucie, jak ta kartka przednie wargi. Ja się chyba nie nadaję do tego. Czy coś? To o to chodziło? Może trochę o tak, trochę? No to chyba tak, nie? Wojtek? Co myślisz? Widać coś? Różnicę? Tak sobie. A wiesz, tutaj małe rzeczy robią robotę. Ewentualnie gorzej jest. Ewentualnie, okej. Totalnie niweluje łuk kupidyna, zaokrąglając usta. Ariana Grande też tak maluje usta. Że bardzo, bardzo płasko. Trochę korektora na środek i lecimy. Nie, ja tego nie czaję. To jest... Jak ja tego... Napiszcie mi! Ja nie... Ja nie umiem. Ja nie umiem. Not brut. 12 sposób jest mało gorzaty i jest hardkorowy, lekko mówiąc. Odmierzam 1 cm linijką w górę od czubka górnej wargi i stawiam kreskę. Robię to samo z dolną wargą.
Potem łączę te dwie kreski z kącikami ust i zamalowuję. Idealny aplikator do tego. O nie, no ja to w kolczyku! Gośka! Coś ty wymyśliła mi. Na pewno tak nie robisz. Pozdrawiam i proszę dać approved. Gośka! Nie masz szans, okej? Mm-mm. Nie, no pozdrawiam cię cieplutko. Za poczucie humoru. I naprawdę bardzo konkretny instruktaż. Najśmieszniejsze jest to, że to jest tylko takie mazie, ale dają taki optyczny efekt w ogóle, taki bardzo lalkowo przegięty. Dałbyś mi buziaczka? Nie, bo jeszcze nie zaschła formuła, dlatego nie? Jakby zaschła, to byś dał. Może. No dobrze. Jabłudek pisze, mój sposób na usta. Biorę maseczkę, zakładam ją. Wychodzę! Świetny jest to sposób! Wojtek chciał już mi to uciąć, ale działa! Maja R. pisze, biorę korektor L'Oreal Infallible. Gdzie jesteś? Tu. Jest to on. Biorę skośny, przeskośny pędzelek do brwi i obrysowuję usta cienką warstwą. Obrysowuję. Całe. A nie napisała, czy cienkie, czy cienko, czy grubo, więc tak robię cienkie, ale trochę rozmazuję. Wariat! Wklepuję beauty blenderem. Brzegi ust mam prawie niewidoczne. Zgadza się. Biorę ciemną, czerwoną pomadkę i nakładam na usta. Biorę jasną, czerwoną pomadkę i nakładam ją na środek. Potem wklepuję palcem. Dlatego zostawiłam sobie trochę takie przerwy, żeby było gdzie tą jasną czerwienią wjechać. Tak! No. To jest piękny, aprobowany przeze mnie sposób. A mój osobisty sposób to jest zrobić 14 waszych pomysłów na sobie. Czuć pieczenie nieporównywalne z żadnym powiększającym błyszczykiem i efekt powiększonych ust makijażem gotowy. W następnym odcinku chcę przetestować wasze sposoby na konturowanie nosa. Jestem w tym bardzo mało doświadczona. Jestem otwarta na wszystko. Sprawdzę wasze sposoby, o których napiszecie w komentarzach. Nieważne, co to będzie. Czasem coś, co wydaje się naprawdę jak zabawa czy część challenge'u, potem się okazuje naprawdę wartościowym, szybkim i skutecznym przede wszystkim sposobem na dany trik makijażowy, więc piszcie i nie ograniczajcie się. Wiem, widzę, jak z każdym kolejnym odcinkiem jesteście coraz bardziej rozkręcone, rozkręceni w tych pomysłach, z czego jestem super dumna. A tutaj was zapraszam na przykład do waszych sposobów na kreskę. To film, po którym musiałam leczyć się na zapalenie spojówek, bo tak intensywnie testowałam te wasze sposoby. I tutaj może z konturowaniem twarzy. Także klik, zapraszam i narka.